W grudniu 2017 roku właśnie w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła się era elektromobilności w naszym województwie. Nie w Poznaniu, nie w Kaliszu, nie w innych wielkopolskich miastach, a właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Na ostrowskich ulicach witamy 6 kolejnych zeroemisyjnych elektrycznych autobusów. Wszystkie nasze autobusy wyposażone są dla osób niepełnosprawnych. My z dużą troską podchodzimy do osób z niepełnosprawnościami i wszystkie nasze autobusy dla tych osób są wygodne i są bezpieczne. Nie tylko myślę tutaj o niepełnosprawności ruchowej, ale także są one dostosowane do osób z niedowidzeniem, bo są na przykład wyposażone w tablice informacyjne w języku Braille'a. Dbając jeszcze o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, każdy z tych autobusów został wyposażony także w defibrylator. To jest taki wspaniały dzień, bo przeważnie nasze inwestycje komunalne to sieci, to rury, to kable, to rzeczy, których na co dzień nie widać, a te piękne autobusy stojące na tle jeszcze wspanialszej hali pokazują, że no, również mamy takie inwestycje, którymi możemy się pochwalić, które jeżdżą po ulicach miasta i które pięknie wyglądają. Inne miasta kupowały diesle, kupowały hybrydy, a my musieliśmy podjąć tą odważną decyzję, żeby wejść w elektryki. I tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować pani prezydent, która wtedy nas dopingowała do tego, by decyzje, które podejmujemy, były decyzjami oczywiście wyważonymi pod względem ryzyka, ale decyzjami odważnymi. I chyba wszystkie rzeczy, które w Ostrowie robimy, właśnie w ten sposób wyglądają, tak? Że są innowacyjne, są nowoczesne, mają służyć mieszkańcom. To nie jest nasze ostatnie słowo. Oczywiście autobusy. Tak, zamierzamy nadal pozyskiwać środki dotacyjne przy współpracy z CRK i z Urzędem Miejskim. Jestem pełen podziwu dla ekipy, jak określiła pani prezydent, skuteczności pozyskiwania środków unijnych. Bez tego prawdopodobnie nie byłoby niestety tych autobusów. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, ale słuchajcie, ja chciałam też poprosić po odbiór tego klucza naszych współpracowników. Tyle inwestycji udaje się zrobić i tak stojąc tutaj, wsłuchując się w te przemówienia, dochodzę do takiego wniosku, że ta tajemnica tkwi chyba w tym, że ludzie gromadzeni przez panią prezydent robią to wszystko dla ludzi.